czasu. Szanowny panie, nie da się tak. No to będziemy czytać. Bardzo proszę, możemy sprawdzać i możemy. Szanowni Państwo, wracamy do podstaw. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Odbędzie się tradycyjne sprawdzenie obecności. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Nie będzie elektronicznego, tylko będzie tradycyjne. Pana przewodniczącego Madeja proszę o... Panią radną Patelę proszę o nieprzeszkadzanie. Szanowni Państwo, bardzo proszę pan radny stawowy, pani radna Fabian, można prosić. Szanowna pani radna, wszystko idzie szybko. Wszystko ma swój czas. Zaczynamy sprawdzenie obecności. Pani Magdalena Basara, obecna. Pan Janusz Pajor, obecny. Pan Krzysztof Durek, obecny. Jerzy Federowicz, obecny. Grażyna Piałkowska, obecna. Jerzy Fidziger, obecny. Bartłomiej Migarda, obecny. Mirosław Pilarski, obecny. Andrzej Habranek, obecny. Marek Okenauer, obecny. Małgorzata Jankos, obecna. Dominik Jaśkowiec, obecny. Adam Kalita jest obecny. Krzysztof Kapuściński, przepraszam. Rafał Komarewicz, Ryszard Kapuściński obecny. Rafał Komarewicz obecny. Bolesław Kosior obecny. Bogusław Kuśmider obecny. Teodozja Malczewska obecna. Adam Izdał obecny. Anna Mroczek obecna. Barbara Nowak obecna. Katarzyna Pawian obecna. Robert Pajzo jest obecny. Marta Patena obecna. Włodzimierz Pietrus obecny. Przepraszam. Sławomir Pietrzyk obecny. Józef Ilk obecny. Edward Korencki obecny. Anna Prokop-Staszewska obecna. Sławomir Ptaszkiewicz obecny. Stanisław Rakpał obecny. Bogdan Smok obecny. Jerzy Sonik obecny. Grzegorz Stawowy obecny. Marcin Szymański obecny. Paweł Ścigalski jest obecny. Agata Tatara obecna. Tomasz Urylowicz jest obecny. Paweł Węgrzyn obecny. Angelika Wojciechowska obecna. Wojciech Wojtowicz obecny. Jerzy Woźniakiewicz obecny. Stanisław Dzięba obecny. Państwa, wszyscy obecni. Dziękuję bardzo. Otwieram 65. zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Rady do podejmowania uchwał. Serdecznie witam Prezydenta oraz Zastępców Prezydenta, Pana Skarbnika Sekretarza. W imieniu własnym Państwa Rady witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, bardzo proszę o chwilkę ciszy. Szanowni Państwo, 23 stycznia zmarł ksiądz prymas Józef Lem. Prymas Polski w latach 1981-2009, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wszyscy pamiętamy jego zasługi dla Polski. Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Rodzinom, poparcie Okrągłego Stołu, przystąpienia do Unii Europejskiej. Uczcimy pamięć tego dobrego, dzielnego, roztropnego, gruntownego minutą ciszy. Szanowni Państwo, informuję Państwa Radnych, że stenogramy protokołu 63. sesji posiedzenia 19 grudnia oraz 64. sesji posiedzenia 9 stycznia są do wglądu w Kancelarii Rady. Czy co do protokołu 62. sesji, to jest posiedzenie z 5 grudnia, są uwagi?
Jeżeli nie ma protokół, zostanie podpisany. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają je zgłosić na dzisiejszej sesji oraz obowiązku doręczenia przewodniczącemu testu interpelacji na piśmie. Szanowni Państwo, informacje międzysesyjne. Uprzejmie Państwa informuję, że do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły pisma. Biuro Planowania Przestrzennego informuje, że stosownymi wyrokami oddaliły skargę Rady Miasta od wyroku Wojewódzkiego Sądu dotyczący miejscowego planu przestrzennego obszaru Węgrzynowice. W bardzo szerokim zakresie. Po drugie, uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej. Wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy miejskiej w stosownej części. Wpłynęło także rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego dotyczące uchwały Rady Miasta z 19 grudnia 2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta z 21 marca w sprawie ustanowienia jednorazowej zamówki finansowej z tytułu urodzenia dziecka stwierdzającej nieważność uchwały w części dotyczącej stosownych paragrafów. Dotyczy beczkowego. O rozstrzygnięciu w zakresie regulaminu mówiłem, planowanym długu regionalizmie mówiłem. Informacja dotycząca skargi. Od ostatniej sesji, to jest Rady Miasta Krakowa 9 stycznia, wpłynęły dwie skargi. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej. Następnie informuję Państwa radnych, że Pan Prezydent, że porządek obrad został ustalony przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Informuję, że w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminy do porządku obrad zostały wprowadzone projekt uchwały Prezydenta według druku 1132, to jest zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach. Informuję, że Prezydent wycofał ze spraw sesyjnych projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej nr 104, to jest druk nr 1102. Następnie wycofał się z spraw sesyjnych zamiar likwidacji gimnazjum nr 45, zamiar likwidacji szkoły podstawowej nr 52, zamiar likwidacji 16 liceum, to jest 2104 oraz zamiar likwidacji szkół ogólnokształcących nr 8 ulica na Głowie. Szanowni Państwo, czy Prezydent, Komisja lub Grupa Pięciu Radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian do porządku obrad? Bardzo proszę Pan Sekretarz Stanu. Czy Szanowni Państwo, ja uprzejmie informuję w tym punkcie, że Prezydent postanowił o wycofaniu projektu uchwały w zamiaru likwidacji gimnazjum nr 22 przy ulicy Stolowej 3. To jest druk 1093 oraz postanowił wycofać projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 27 przy ulicy Radomskiej. Przypomnę, 1093 i 1098, tak? 96, przepraszam. Proszę Państwa, teraz czy komisje mają jakieś wnioski do porządku obrad? Nie widzę grupy radnych, tu pozwolę sobie ja poprosić Państwa o wprowadzenie do porządku obrad. Szanowni Państwo, bardzo proszę o nieprzeszkadzanie, bo świnka przerwa. Uprzejmie proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji w sprawie wykorzystania środków finansowych pozostałych w oszczędności rezygnacji z projektu. To jest 1138R ze względu na to, że w Urzędzie Marszałkowskim właśnie nastąpiło rozliczenie części projektu i pokazało się oszczędności. Istnieje szansa zagospodarowania części tych oszczędności na potrzeby zgłoszonych przez miasto projektu i stąd ta rezolucja. To jest po pierwsze, czyli wniosek grupy radnych. Proszę o wprowadzenie.
przedstawienie projektu 1134. Czy ktoś jeszcze w imieniu grupy radnej chce zabrać, dokonać zmian w porządku obrad? Nie widzę. W takim układzie będziemy tylko wstępu głosowali. Bo rozumiem, że wnioski pana prezydenta dotyczyły zdjęcia z sesji, nie tylko z porządku obrad, więc tego w ogóle nie będziemy głosować. Szanowni Państwo, w takim układzie uprzejmie proszę o zajęcie miejsc. Będziemy głosowali wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji według druku 1138-R w sprawie wykorzystania środków finansowych pozostałych w poszczególności rezygnacji z części projektu przez województwo małopolskie. Rzecz dotyczy 15 milionów złotych, które mogą być przeznaczone na jeden z projektów, które miasto zgłosiło, a oszczędności zostały wygospodarowane w wyniku niezrealizowania części projektu lub też zrealizowania w zakresie oszczędności. Czy w tej sprawie ktoś głos za, głos przeciw? Nie widzę. Uprzejmie proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem rezolucji w sprawie wykorzystania środków finansowych pozostanie w ich oszczędności rezygnacji z części projektów przez województwo małopolskie? Kto jest za? Kto jest przeciw? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę, głosujemy elektronicznie, bo już mamy urządzenie. Jeszcze sekundę, tak, dobrze, dobrze. Tak, świetnie, był pan wykonawca, tak? Dobrze, dobrze. Czekamy, bo jeszcze mamy techniczny problem pana radnego wykonawcy. Jeszcze, tak? W porządku, tak? Czy ktoś jeszcze? Jeszcze pan radny Zięba. Jakieś techniczne problemy mówię, co? Z urządzeniem. Nie widzę. A jeszcze pani radna Kiełkowska. Bardzo proszę. Chyba będziemy jednak głosować ręcznie. No ja nie wiem, ale sprawni na budzie. Jeszcze bym tym machnął tutaj. Wczoraj tu siedział parlament. Ale mieliśmy urządzenie. Dzięki. Ale nie korzystali z naszych urządzeń. Czy pani Kiełkowska jeszcze ma techniczny problem? Jeszcze. Jeżeli nie da się tego zrobić, to będziemy ręcznie głosować. Proszę o przygotowanie się pani do głosowania ręcznego, bo wygląda na to, że nie jesteśmy w stanie. Pani radna Fiałkowska, ok? Nie. Proszę Państwa, to jeszcze raz głosujemy, ale ręcznie. Przepraszam bardzo, ale ze względu na techniczne problemy nie możemy inaczej głosować. Proszę Państwa, głosujemy jeszcze raz. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały, projektu rezolucji według druku 1138-R w sprawie wykorzystania środków finansowych pozyskanych w miejscu oszczędności i rezygnacji w części projektu przez województwo. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu? Głosujemy ręcznie.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Bardzo proszę. No tak, szybciej będzie. Tradycyjnie nie widzę. Głosowanie 34 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad i będziemy go tam w odpowiednim momencie procedować. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę Państwa radnych o zgłaszanie się ręczne, to znaczy nie elektroniczne, tylko pan radny Koremski, pan radny Woźniakiewicz, pan radny Dinarski, pani radna Mroczek, pan radny Migdał, pan radny Fedorowicz, pan radny Ścigalski. Czy ktoś jeszcze? Jeżeli coś, no to będziemy oczywiście jeszcze dopuszczali. Bardzo proszę pan radny Koremski. Ja mam cztery interpelacje, ale streszczę tylko do wieku, są dla mnie bardzo ważne. Pozostałe złożę do protokołu. Pierwsza interpelacja dotyczy na spotkaniu z mieszkańcami podniesienia tematu remontu wału wiślanego na odcinku od stopnia wody do przewóz do nosu na Wiśle. Ponieważ mieszkańcy jednoznacznie stwierdzają, że ten wał jest bardzo uszkodzony przez gryzomie, kowry, krety, szczury, wisy i tak dalej. W związku z tym należy dokonać przeglądu tego wału i ewentualne uszkodzenia naprawić, ponieważ jest bardzo poważna sprawa, bo pamiętamy rok 2010, jakie skutki tego były. Jest jedna interpelacja. Druga Państwo interpelacja, którą też streszczę. Po raz kolejny zwracam się do Pana Prezydenta o budowę wiaty na przystanku tramwajowym na siedlu na Skarpie, ponieważ jest to przystanek na linii tramwaju nr 10 i 16. Tylko w tym jednym miejscu nie ma wiaty przystankowej. To jest przystanek w takim miejscu, gdzie bardzo dużo mieszkańców i nie tylko mieszkańców Nowej Budy, ale również Krakowa wsiada, wychodząc ze szpitala im. Dębskiego, czy przychodni, które tam na Skarpie są umiejscowione. W związku z tym nie ma zagrożenia, nie ma niczego, dotyczy to szczególnie ludzi starszych, okulach i różnym wieku, że tak powiem. Dlatego po raz kolejny zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o możliwość zamontowania tej wiaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny Woźniakiewicz, bardzo proszę. Potem Pan Radny Pilarski. Szanowny Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Pragnę serdecznie podziękować za udzielenie odpowiedzi na moją interpelację złożoną 3 grudnia w sprawie źródeł finansowania obchodów 20-lecia Straży Miejskiej. W wspomnianej odpowiedzi Pan Prezydent był uprzejmy przekazać mi informację, że Straż Miejska nie poniosła żadnych kosztów związanych z organizacją 20-lecia jednostki. Bardzo proszę zatem o wyjaśnienie, może pamięć nie myli, na jaką imprezę zostałem zaproszony w dniu 29 sierpnia 2011 roku. Jak pamiętam, zaproszenie dotyczyło Dnia Straży Miejskiej i także obchodów 20-lecia Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Pamiętam, ponieważ mam nawet w gabinecie wyeksponowaną piękną płaskorzeźbę, którą otrzymałem z okazji tej rocznicy na tej właśnie uroczystości. Miałem zaraz pokazać, ale nie zapomniałem. Bardzo proszę także o informację, kto brał udział w imprezie organizowanej przez Straż Miejską, o której Pan Prezydent wspomniał w odpowiedzi na interpelację 27 sierpnia 2011 roku, 29 sierpnia oraz 10 września tego roku. Proszę także o informację, z jakich środków finansowany był mój skromny, ale także innych osób, w tym przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji, Straży Pożarnej, Wojska i tak dalej, udział w imprezie 29 sierpnia 2011 roku oraz czy wszystkie te osoby były uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Straży Miejskiej. Bardzo proszę również o udzielenie informacji, czy w Straży Miejskiej obowiązuje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a jeżeli tak, to czy dopuszczał możliwość korzystania z niego przez inne osoby niż pracownicy. Dziękuję. Dziękuję Pan Radny Bilarski, bardzo proszę. Potem Pani Radna Mroczekała do protokołu, więc Pan Radny Migdał. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja kontynuuję
interpelację, którą wcześniej zgłosiłem, też odpowiedź, którą otrzymałem tam nie jest niezwyczajający, mianowicie chodzi mi o podanie właśnie mieszkańców. Tutaj kilka temu też taką informację składałem, jeśli chodzi o osoby zamontowane na cały obiekt czasowy, czy rozliczy na dzielnicę, tak też 3 lata temu otrzymałem, teraz otrzymałem zbiorczą informację, że zawsze o podziem na dzielnicę. Również druga rzecz, którą też prosiłem, dostałem tę informację zbiorczą, a prosiłem o wykazanie, jeśli chodzi o poszczególne lata, o liczbę urodzeń, to jest w kontekście zapotrzebowań na miejsca żłobka i przedszkola. Chodzi o lata 2008-2012. Zostałem podana liczba sumaryczna, czyli całościowa. Tak prosiłem, proszę o podanie jakichś urodzeń na poszczególnych lat. Każdy rok osobnie. I kolejna rzecz, mianowicie kodeks wyborczy stanowi, że jeśli dochodzi do zmiany granic miasta, czyli jednostek komunikacji, zmiany liczby mieszkańców, jak powiem, taki fakt by miał miejsce, że to 4 hektary miasta Kraków powiększyło się, dzielnica 17 powiększyła się od Zastowa i budynków, bodajże 150 mieszkańców. Chciałbym mieć jasno i precyzyjnie wyjaśnione, że nie jest to przesłanka wystarczająca do tego, aby doszło do zmiany granic jednostek komunistycznych ze względu na doszło do zmiany okręgów wyborczych w związku z zmianą granic jednostek komunistycznych i zmiany liczby mieszkańców gminy, tak jak stanowi kodeks wyborczy. Ja wiem, że 28 października 2012 Rada Miasta Krakowa podjęła taką uchwałę dotyczącą okręgów wyborczych, natomiast zmiana granic wystąpiła o że nie od 1 stycznia tego roku, w związku z tym moim przekonaniem taka okoliczność wychodzi. I jeszcze o precyzyjne wyjaśnienie tej sprawy. Dziękuję. Dziękuję pan Michał, bardzo proszę. Potem pan Federowicz do protokołu, pan Śmigacz. Pan Michał jest pierwszy. Przypominam państwu o wersji papierowej. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, do protokołu, ale temat dotyczy regulacji stanu prawnego w życiu. Bardzo dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwa radnych o nie przeszkadzanie. Pan Ścigalski, bardzo proszę. Potem pan radny Kosiol do protokołu złożył. Potem pani radna Jan. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezydencie. Pierwsza informacja dotyczy sądu wyborczego. Bardzo proszę o informację, z jakiego powodu aktualnie wszystkie wykonane schody na Rondzie Mołdyckim są wyłączone. Jaki był wskaźnik awaryjności w roku 2012? Jaki był wskaźnik awaryjności gmin? Proszę o dodatkowe dane z innych lokalizacji w mieście Rakowicka, skrzyżowanie pod dworcem. Tunel KST, jakie są publiczne gminy i osoby. Kolejna kwestia to jest dotyczy dofinansowania w ramach niskoemisyjnego transportu miejskiego. Na stronach Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej pojawia się informacja o dofinansowaniu niskoemisyjnego transportu miejskiego w ramach systemu zielonych inwestycji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako krew operator systemu zielonych inwestycji ogłosił nam wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach pierwszego konkursu programu priorytetowego niskoemisyjnego transportu miejskiego. Kwota środków przeznaczona do finansowania przedsięwzięć w formie dotacji na środków Funduszu Funduszy Środków Zgromadzonych dla Ratunków Klimatycznych w konkursie wynosi 80 milionów złotych. Minimalny koszt całkowitych przedsięwzięcia nie może być niższy niż 8 milionów złotych. Dofinansowanie w pierwszym konkursie udzielane będzie w formie dotacji 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Program obejmuje też fakultatywne działania prorowerowe. Modernizacji i budowa infrastruktury, wdrożenie systemu rowerowego. Pytanie, czy Kraków będzie składał jakieś wnioski do finansowania tego programu i czy te wnioski pojawią się jak akcenty rowerowe. Kolejna interpelacja to dotyczy jednego państwa kapasów. W roku 2012 w Krakowie wprowadzono ruch jednokierunkowy z pominięciem zaleceń zawartych w uchwale Rady Miasta Krakowa 13/11 bez wyznaczenia kontrapasa na 9 ulicach, tj. Skarbowa, Kianki, Kamienicka, Słonka, Warmińska, Bałtycka, Rzezowa, Narutowicza. Dlaczego przedstawiam przez pana prezydenta sprawozdanie z uchwalenia uchwały 13/144/11 powiatowy park? Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie,
jak również skarżonego radnego sprawozdania Janka Żybina z ulicy Matynkowy, na którą dopuszczono wyborów w kierunkach i zmiany. Trudno zatem powiedzieć, aby działanie podległo pani prezydentowi jednostek miejskich było wystarczające w zakresie ustawiania i promocji ruchu drogowego w Krakowie w roku 2012. Kolejna interpelacja dotyczy udostępnienia również w kierunkach na miasto ulicy Obrzackiej, ale już złożył do protokołu. Dziękuję. Dziękuję pani radna Janko, bardzo proszę interpelację. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowny państwo, ja wyczytając swoje ustawy dotyczące jakościowego powietrza i zanieczyszczeń, mam dwa pytania. Panie prezydencie, co się dzieje ze Smołówką ściąganą przy remontach dróg, na które się odbyliśmy, na które składowiska jest przewożona? Jestem ciekawa, co się dzieje, bo już działalność miasta. I mam pytanie drugie. Jakimi analizatorami z pani dysponuje jakościowa policja, która jest trudniejsza, ale istotna i ile sztuk analizatorów posiada? Zbieramy materiały do działalności, które brakuje na dyskusję w tym roku. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa rady chce złożyć interpelację? Nie widzę. Bardzo proszę o odpowiedzi na interpelację dla pana sekretarza Stańczyka. Szanowni państwo, ja w piątku informuję, że 9 stycznia zgłoszono 7 interpelacji na 6, które są udzielone odpowiedzi, co to zostały termin przypada do końca dzisiejszego dnia. Dziękuję. Czy w sprawie odpowiedzi są jakieś pytania? Nie widzę. Ten punkt zakończyliśmy.